Szanowni Państwo, przechodzimy do trybu jednego czytania. Szanowni Państwo, przechodzimy do projektów uchwał w trybie jednego czytania. Projekt uchwały według druku 1597. Minął termin zgłaszania poprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad niniejszym projektem. Sprawa dotyczy ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Kto z Państwa referuje? Pani dyrektor Anna Korfel-Jasińska. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, jest to projekt druku, który został opracowany w oparciu o dyspozycję ustawy o systemie oświaty, konieczność ustalenia sieci prowadzonych przez gminę samorządowych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkołach podstawowych. Jak Państwo wiecie, sieć szkół jest ustalana nieco wcześniej, natomiast projekt uchwały dotyczący oddziałów przedszkolnych jest nieco później, ponieważ te oddziały corocznie zdarza się, że powstają dopiero we wrześniu, w październiku i to jest czas na przygotowanie projektu i trafia on pod obrady listopad-grudzień. Bardzo proszę o pozytywne przyjęcie tego druku. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa odczuwa potrzebę zabrania głosu w niniejszej sprawie? Procedujemy druk 1597. Nie widzę. Szanowni Państwo, zgodnie z paragrafem 36 ustęp 1 punkt 6 Statutu Miasta zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. W trybie statutowym nie zgłoszono poprawek, nie ma dyskusji. Szanowni Państwo, uchwała zostaje głosowana według życzenia Rady w bloku głosowań. Przechodzimy dalej.